Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Alana Wake'a. Udało nam się dotrzeć na stację benzynową. Baterie nam się przydadzą. Another memory made real. Wake would never make it. The insanity he was facing was already a part of it. In him, his own doing. He couldn't possibly win. He didn't even want to. Ta broń jest lepsza czy tamta? No dobra. Skoro udało nam się podmienić broń, no to weźmy sobie tą. Chyba pierwszy raz w DLC udało mi się podnieść nową broń. Okej. Wyjdźmy na zewnątrz. Zamknięte. I pyk, z bara. At least the lighthouse was much closer now. I would have to make my way up there somehow. No to jest pytanie, jak dostać się na górę. Wow. No ile tu tych potworów? Ale jadka. Udało mi się wysadzić całą stację benzynową. I pyk. No ta broń jest skuteczna, ale kończą mi się pociski. Tak więc weźmy sobie rewolwer. Wow. Jeszcze jeden gościu. I cyk. Dobra, tu też możemy coś wysadzić. Ale tak, my musimy dostać się na stację benzynową. Żółta kropeczka pokazuje mi, że muszę udać się w to miejsce. Mamy kolejny punkt zapisu. I kolejnych przeciwników. Ale oni zawsze znikają, kiedy uda mi się dotrzeć do lampy. Czy ja mogę tak po prostu tutaj spaść? Czy ja się nie zabiję? Zejdźmy sobie tutaj niżej. Teraz sobie spadnijmy. Okej. Okay. There was no power to the log lift. Winda nie miała zasilania, czyli takie zasilanie musimy przywrócić. Wow, tu też jego się pojawił. Na szczęście udało mi się zrobić unik. Jeszcze tylko dwóch. Na szczęście giną na dwa strzały od rewolwera. Okej. Mam większą latarkę, a z tej latarki naprawdę szybko ucieka bateria. Powinienem ją oszczędzać. No, mamy generator. Zasilanie przywrócone. O to nam chodziło. Ale coś czuję, że droga powrotna nie będzie taka przyjemna. Myślałem, że będę mógł tu wejść, jednak nie. Zapewne za chwilę pojawią się kolejni przeciwnicy. Steruj podnośnikiem bali. Czyli będziemy robić sobie prowizoryczny most. No dobra. Myślę, że tyle wystarczy.
To gdzie teraz? Tutaj? Do wesołego miasteczka? A nie, to jest most. Myślałem, że jakiś lunapark. The part of you that is in control is in the cabin, dreaming and insane. I don't think I like that. You represent the part of Alan Wake that is capable of rational thought and planning, which is why I'm talking to you. If that part can regain control, then you have a chance of making it. But a part of you wants to give in. There's comfort in the oblivion of dreams. You represent the part that isn't ready to quit and die. Wait! Are you telling me I'm not real? You're as real as anything else in this place. So there are two of me? Yes. And the one you call Mr. Scratch, he's me as well? No. Zane, are you playing some kind of game with me? I am not the author of your story. How can you say that when you wrote that page about me and the clicker? It wasn't one of my pages. You directed me to it. You had Weaver guard it. Yes, she was needed. And you needed the clicker. But I am not. What? I don't understand. Alan, you should keep going. Zane? Zane, come on! Well, I cleared things up. Cóż to niewiele wyjaśnia. To jestem, czy mnie nie ma? Szybka akcja. Okej, wydaje mi się, że pomału zbliżamy się do latarni. Ona jest z tamtej strony. Wow. Rozpadające się. Mamy kolejnych ludzi. I pyk. Ja myślę, że się z nimi rozprawimy, ponieważ dużo ich tutaj nie ma. A jak sami możecie zauważyć, giną na dwa strzały z rewolwera. Ale tam są ci duzi kolesie. Z nimi może być większy problem. Okej, tamten spadł dziurę. Wow. No, bo zginę. No i zginąłem. A myślałem, że będzie to prościejsze. Ale dobra, zmienimy sobie broń. Spróbujmy tej drugiej opcji, czyli uciekać cały czas w przód. Wow, no nie wiem, czy to był dobry pomysł. Spójrzcie, ile tu jest. Ale mamy światło, mamy światło. No, żebym tylko tam dobiegł. Oh yeah. I automatycznie wszystkie potwory zniknęły. A my czujemy się bezpieczniejsi. A moment. I can help you here. Na co mam poczekać? Wow. How the hell are you doing that? Okay. It's like learning to control your dreams. There's a connection. You were in my dream. Yes. I taught you. You fixed the foolish mistake I made with Barbara. Kolejne narzędzia. Weźmy sobie te baterie, one na pewno nam się przydadzą. Okej. Przeładujmy sobie bronię. O, widzę, że tutaj leży jeszcze amunicja do rewolwera, tak więc też sobie ją podnieśmy. No i chodźmy dalej. Wow, 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 wow.
To nie jest Super Mario. W ostatniej chwili udało mi się zaskoczyć. Nie lubię tych gości. Wow. Dużo ich tutaj. Tak więc je... Oj, ty! Skąd on się wziął za mną? Nie mam zielonego pojęcia. Na szczęście pozostało mi dużo tych flar. Zginęli czy nie? Dobra. No, straciłem niepotrzebnie amunicję. Przełóżmy się na rewolwer. Jak wam się podoba DLC z Alana Wake'a? No jest inne niż sama gierka. Wydaje mi się, że ta część DLC jest lepsza niż tamta poprzednia. Aczkolwiek no, to jest Alan Wake. Nie ma się czego tutaj spodziewać wielkiego. Wow, ile tu jest kruków! Pięć baterii mi pozostało. Zginął. Ale kruki atakowały mnie z każdej strony. Coś jeszcze mnie atakuje. Ale nie wiem gdzie. A, gościu za mną jest. Dobra, kolejny punkt zapisu. Pozostało mi mało baterii. No nie jestem zadowolony z tego powodu. Even with the light gone, all I could do was keep going. I latarnia morska zgasła. Okej. Okay. Chodzenie po tym moście... No nie jest przyjemną rzeczą, którą akurat lubię robić. Dobra, kolejny gość. Myślałem, że będziemy mogli go zrzucić na dół. Niestety to nie było łatwe. Ale tak, zbliżamy się pomału do latarni morskiej. Cóż tam takiego znajdziemy? Since we're being so frank here, Alan, and let me just reiterate how happy I am that you've had this breakthrough, I would like to summarize your condition. By all means. And please, just let me know if you think I'm being unfair. All right. Well, let's start with the obvious. The car crash. Untreated head trauma. All due respect to Doc Nelson, but he's hardly a neurosurgeon. I think that the injury has affected you more than you realize. Yeah, I have had bad headaches. Then there's your history of substance abuse, which, combined with your chronic insomnia, has resulted in hallucinations and extremely poor impulse control. That's a dangerous combination, one which your wife has unfortunately had to suffer from far more than you. I know. I know she has. I don't think I'm exaggerating when I say that you are existing in a state of all-encompassing denial. Your vivid fantasy casts you as a heroic victim and allows you to skirt responsibility for your own actions. It allows you to solve your imaginary problems and dismiss the things that truly trouble you. In your self-serving delusions, your personal problems are assets that allow you to save Alice, perhaps even the world. Dr. Hartman, I think that's spot on. I can't argue with any of that. Well, I'm sure I'm stating the obvious. I don't want to labor the point, but, well, No, no. I understand. It's important that I face it. Precisely, Alan. You've put so much effort and imagination into this self-deception, but what good has it really done for you? You refused my offer of help, and here you are.
Did being so obdurate really get you to a better place? No. No. And did it really help Alice? Was this really the best thing for your wife? Probably not. Probably not. Why don't we find out? You know, I've been talking with her. There's something she wanted you to hear. Oh, hey. That sounds like fun. Mamy jakieś nagranie. Ogólnie ten gość wygląda jak Mel Gibson. All I ever wanted was to help you, Alan. I ate all the shit you handed out and tried to understand your pathetic, wealthy white male drama. Until my life consisted of managing your never-ending crisis. I hate you for your childish temper and the arrogance and self-indulgent pride that undermine all efforts to drag you out of the hole you've insisted on digging for yourself. I hate you for leaving me in the dark with that insane monster bitch! All you had to do was act like a loving human being for once in your life and stay with me. If your dramatic exit hadn't been more important than making sure I was all right, she would never have taken me. I don't know where you went, but that's okay. I don't want to know. I don't think I'll ever be all right. The only thing that keeps me from killing myself is the hope that I'll never see you again. Ouch. I just can't argue with that. I think I should stay here before I ruin what life she has left. I think this is a breakthrough, Alan. I'm really very proud of you. Wow. Mogłem opuścić wcześniej to pomieszczenie. Ale nie wiem, co tak naprawdę by się wydarzyło. No to było dziwne przeżycie, nie powiem. It was nonsense. I knew I had saved her. I'd succeeded in that, and that was all that mattered. What I heard in there wasn't the truth. It was just another toxic mirage. It cut deep, but that made me all the more determined to force myself to snap out of it. I didn't want to be that guy anymore. I had to make myself see the light. Po raz kolejny dotarliśmy do lasu. Dostań się do latarni. A ja myślałem, że my właśnie tam się dostaliśmy. No tutaj przejść nie mogę. Tam raczej też przeskoczyć nie mogę. Czy ja miałem się cofać, czy jednak coś miałem zrobić w tamtym pomieszczeniu? Okej. Obadajmy sobie dokładnie to miejsce. No tędy wyjść nie możemy. Przez okno wyjść nie mogę. Tu też nic zrobić nie mogę. No ewidentnie muszę iść w tamto miejsce. Narzędzia, wstrząs. Tylko jak mam się tam dostać? Okej. Dobra. Może faktycznie muszę tam przeskoczyć. Czy coś tu jest jeszcze, co mogę rozwalić? Czyli tak miałem to obejść. Tutaj powinno być to okno, o ile dobrze się nie mylę. Nie, spadła bateria. Wow. Bo spadniemy w dół. Okej. Fuck, idę kolesi. A
ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie muszę się udać, dlatego będę biegł przed siebie. Mamy światło. Jeżeli uda mi się tam dobiec, to potwory znikną. Oh yeah. Well done. You have come far, but there's still a little further to go. You must take full control of your own mind. Reject all of the fantasies you have constructed. Yeah, well, I think I can do that. A lot of the stuff I've seen here is personal and ugly as hell. I'll admit it hurts, but it's not fooling me. I know it's fake. Good. You are aware. The part of you bent on self-destruction is not. But you must be careful. Just because you know the lies for what they are, that doesn't make the danger any less real. I'll make it. I don't have any choice. Here. I cannot come any further, but this will help you on your way. Thanks, I guess. Czyli dostaliśmy kolejną kartkę z notatnika. Pamięć. Hey, let me tell you something, Alan. I know how your mind works. You screw up, then you start analyzing it, and before you know it, you start writing all these horror stories in your head. Don't you? Come on, I don't do that. Yes, you do! I know how it goes. You're a complete failure. I hate you and I'll never forgive you for whatever it was that you did. Am I wrong? Oh, man. See? They kept coming! There were too many of them! It's all in your head. Hordes and hordes of them! Swarming over the land! They were coming for me, and this time they would get it with sheer numbers. Wow. No to mi się podoba. Kiedy to światło dociera do potworów, to wszyscy automatycznie giną. Wybaczcie, moi kochani, że ja też tak mało komentuję Alana Wake'a, ale nie chcę przeszkadzać w czytaniu tych dialogów. No i cyk, i po gościach. A z tyłu mnie ktoś atakuje. No, tak to ja mogę z nimi walczyć. Musimy oczyścić sobie całą drogę. I nie tracę amunicji. Tracę troszeczkę baterii, ale też nie za wiele. No i co powiecie na to, potworki? Ale tak, tam mamy latarnię, czyli pomału zbliżamy się do celu. Tylko pytanie, czy kiedy tam dotrzemy, zakończy się całe DLC? Czy po prostu będziemy mieli kolejny cel, do którego będziemy musieli się udać? Panie! I zginąłem! What the fuck? Mimo tego, że oczyściłem sobie naprawdę dosyć mocno drogę, to zginąłem. Zaatakowali mnie od tyłu, nie miałem szans na jakąkolwiek reakcję. No i zginąłem. Dobra. Tego światło zabiło, a my możemy iść dalej. Ja się wycofam. Tutaj będę czuł się troszeczkę bezpieczniejszy. I cyk. To jest dobre rozwiązanie. Kiedy jest pełno przeciwników, cofać się do takiego miejsca, gdzie to światło dociera. Okej, mamy kolejny punkt zapisu.
a latarnia jest coraz bliżej. Cofnijmy się. I o to chodziło. Gińcie, stwory! I pyk, kolejne czyszczenie. I cyk po gościach. No to mi się podoba. Taka rozgrywka w Alanie, coś pięknego. Ale ich tam jest dużo. Wow, a już myślałem, że mnie dopadną. Bez kitu. Tak skąd oni się biorą? Cały czas pojawiają się nowi. Pięknie. Ej, gościu. Wow. Jest latarnia. Dotarliśmy na miejsce. I jeszcze na sam koniec oberwali. Okej. The lighthouse. I was relieved to have made it here, but I wasn't sure what was going to happen now. Wejdź na wieżę latarni. Tylko raz w życiu byłem na latarni morskiej, w Świnoujściu. I to jeszcze w wieku 14 lat, 15, jakoś tak. Zane had left me. I wasn't sure what the dark presence had done to him if he couldn't follow. But from now on, I was on my own. Still, he had gotten me this far. I would never have made it by myself. This thing was going to end. It wouldn't be long now. No już prawie jesteśmy na szczycie. I co dalej? Kolejna drabinka. I was surprised by the change of scenery, but not much. I was starting to understand the symbolism, the way the dark place flowed. Wow, it's gorgeous, Alan. It's something, all right. Czyli po raz kolejny zmieniło się otoczenie, a już myślałem, że kiedy dojdziemy na szczyt latarni morskiej, zakończymy DLC, jednak nie. Whoa. Hey, Al. Feeling kind of depressed here. What? So Zane's your new buddy now. I feel abandoned. This is ridiculous. You're not even real. That doesn't mean I don't have any feelings. Thing is, you need to get all rational here. Abandon your fantasies, right? Well, I kind of hate to say this, pal, but I'm one. Fine. You're abandoned. Bye. Wejdź do chaty. Al, what I'm saying is the only way you're getting in that cabin is through me. It's one of those kill your darlings things. But hell, you're used to that, big shot writer. Am I right? It was in everything. It was even taking a... What does it say about this desperate to keep yourself from getting bitter? Here we go! I'm earning a 50% commission. To nie może być prawdziwy bary. Wow. It's great that you first make yourself an imaginary friend, and then you can't even get along with that guy. People skills, Al. You're a master. Okej, moi kochani, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Piona.